Podczas 63 dni Powstania Warszawskiego zawarto 256 ślubów, a miejscowy kapelan podobno mdlał z wysiłku. Przyszli państwo młodzi dowiadywali się swoich prawdziwych imion i nazwisk tuż przed samą uroczystością, gdyż wcześniej znali się tylko z pseudonimów. Obrączki najczęściej wykonywano z nakrętek, natomiast jednym z najbardziej oryginalnych prezentów była wanna pełna wody. Prosto ze ślubu państwo młodzi udali się do swoich oddziałów na zbiórkę i za chwilę wybuchło powstanie. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj temat. Miłość w Powstaniu Warszawskim. Piękny, wzruszający, tragiczny, ale czasami też humorystyczny. Według oficjalnych statystyk podczas 63 dni Powstania Warszawskiego zawarto 256 ślubów wśród powstańców, wśród walczących. W rzeczywistości sądzę, że było ich znacznie więcej, gdyż nie wszystkie trafiały do kartoteki, a niektórzy państwo młodzi nie żyli zbyt długo i te śluby nie były zgłaszane. 18 sierpnia pułkownik Monter wydał rozkaz, że zgodę na ślub musi udzielić szefostwo duszpasterstwa Komendy Okręgowej Warszawy, ale w rzeczywistości nie przestrzegano tego. Kapelani nie sprawiali specjalnych problemów, wychodzili z założenia najwyraźniej, że lepiej, żeby młodzi żyli po Bożemu, a nie w grzechu, natomiast samą formalność ograniczono do minimum. Zapowiedzi były tylko raz albo wcale, a śluby trwały z reguły kilka minut. Inna sprawa, że na dłuższe formalności czy dłuższe śluby nie było po prostu czasu. Pierwszy powstańczy ślub miał miejsce jeszcze kilka godzin przed godziną W. Teresa Poracka wyszła za mąż za Zdzisława Bagińskiego, słynnego Kruszynkę, uczestnika zamachu na Kuczerę. Prosto ze ślubu państwo młodzi udali się do swoich oddziałów na zbiórkę i za chwilę wybuchło powstanie. Wiele młodych par planowało małżeństwo po zakończeniu powstania, ale widząc, co się dzieje, przyspieszali decyzję. Były też nowe miłości powstańcze. Młodzi ludzie poznawali się w trakcie walk, zakochiwali się w sobie. Była jedna dość humorystyczna sprawa. Często przyszli państwo młodzi dowiadywali się swoich prawdziwych imion i nazwisk tuż przed samą uroczystością, gdyż wcześniej znali się tylko z pseudonimów. Takie były czasy. Spieszono się, by nie tracić czasu. Życie liczyło się na dni i godziny. Ciekawostką były prezenty ślubne. Obrączki najczęściej wykonywano z nakrętek. Wśród dziewcząt popularnym prezentem było roznoszenie meldunków za pannę młodą, żeby miała przynajmniej noc dla siebie. Natomiast jednym z najbardziej oryginalnych prezentów była wanna pełna wody dla państwa młodych. Od połowy sierpnia w Warszawie nie działały wodociągi, a lato było gorące i faktycznie z wodą były duże problemy. Ciekawe rzeczy też działały się w czasie uczty weselnej. Jak wiadomo, Warszawa cierpiała na głód. Zatem puszka, konserwa ze zrzutów, czasem szprotki, butelka wina, z tym akurat było trochę lepiej, jakiegoś innego alkoholu, ewentualnie kasza ze skwarkami, pod warunkiem, że upolowano jakiegoś samotnego, kotka lub psa. Niestety, takie były czasy i w Warszawie jedzono także zwierzęta domowe. Oczywiście nie wszyscy chcieli formalizować swoje związki, więc zdarzały się różnego rodzaju przelotne narzeczeństwa, konkubinaty albo związki bez zobowiązań. Jerzy Janowski, Glinka, opowiadał, że spotkał się regularnie z pewną 18-letnią sanitariuszką, czyli dziewczyną trochę młodszą od niego, która uważała go za wielkiego bohatera. Alkoholu nie pili, ale gdy znaleźli nocą wolne mieszkanie, to kochali się do rana. Różny też los spotykał małżeństwa zawarte w czasie powstania. Jeżeli oboje przeżyli, co było raczej rzadkością, gdyż czasami wdowieństwo od ślubu dzieliło tylko kilka godzin, to niektóre związki przetrwały, inne natomiast rozpadły się. Cóż, samo życie. Te 256 ślubów powstańczych nazwano kiedyś epidemią miłości. Była jednak druga, znacznie większa epidemia, a miała miejsce właściwie już bezpośrednio po zakończeniu wojny. Otóż 1700 dziewcząt z powstania po jego upadku trafiło do niemieckiego obozu Oberlangen. 18 kwietnia 1945 roku wyzwoliła go pierwsza dywizja pancerna generała Maczka i polscy pancerniacy padli ofiarą uroku dziewcząt z AK. Szybko zaczęto planować śluby, ale wkrótce pojawili się groźni konkurenci. Byli to spadochroniarze z pierwszej brygady spadochronowej, oczywiście polskiej. Akcje pancerniaków spadły, no bo mało kto mógł się równać z dwumetrowymi chłopami, dobrze zbudowanymi o lepszym żołdzie. Ale wiadomości o babińcu w Oberlangen rozchodziły się szeroko i pojawili się polscy piloci.
ci mieli jeszcze wyższy żołd i jeszcze lepsze notowania, akcje pancerniaków i spadochroniarzy błyskawicznie spadły. To wręcz nieprawdopodobne, ale w ciągu 2 miesięcy odbyło się ponad 300 ślubów na terenie obozu Oberlangen, a miejscowy kapelan podobno mdlał z wysiłku. Cóż, też samo życie. Więcej podobnych historii i nie tylko znajdziecie w mojej książce Miłość w powstaniu warszawskim, która niedawno ukazała się na rynku. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga ze mną zawsze w sobotę o 12. Hej! Thank you.